się nie pomieszały. To zjawisko Doppler nie będzie mi już potrzebne, ale kiedyś będzie. Dobrze. No i teraz, zanim dwa następne zadania zmienimy, następny schemat poznamy, to musimy troszeczkę takiej teorii dodać. No, prawie teoria, tak? No i teraz rozpatrzymy właśnie też taki problem. Źródło fali dźwiękowej porusza się z prędkością większą od prędkości dźwięku. Jak my rozpatrywaliśmy, opisaliśmy zjawisko Dopplera, to my tam zakładaliśmy, że prędkość źródła lub obserwatora jest mniejsza od prędkości fali. Ale przecież prędkość źródła może być większa od prędkości fali. Na przykład właśnie w przypadku samolotu ponaddźwiękowego albo kuli karabinowej. I to najczęściej w zadaniach występuje albo samolot, albo kula karabinowa i to wtedy ten przypadek występuje. I teraz załóżmy, no to więc to albo niech to będzie samolot na przykład, tak? Albo może być też kula karabinowa, ale nie będzie samolot. Samolot porusza się wzdłuż tej prostej. To jest prędkość i wydaje dźwięk. Załóżmy, że dźwięk harmoniczny. Więc to jest prędkość tego źródła VZ. Nie wiem, czy jest widoczne. Chyba jest widoczne. Powiększymy. O. Znaczy tu VS napisałem. Nawet słabo widzę. VS, czy prędkość samolotu. Czy u nas to jest samolot. No i teraz, gdy samolot był w tym miejscu, załóżmy, że te powierzchnie, te powierzchnie falowe, które ja tu rysuję, są to powierzchnie o tej samej fazie. Czyli jak one się spotkają, to będą się wzmacniały zgodnie z zasadą superpozycji. Czyli jak ten samolot się porusza, to co taki, jeżeli to jest prędkość stała, to co taki sam czas w źródle, czy w tym samolocie powstaje fala o tej samej fazie. O tej samej fazie. I teraz tu narysowałem te powierzchnie falowe o tej samej fazie, wysłane już troszkę z pewnym opóźnieniem. I zauważamy, że w przypadku ruchu tego samolotu z prędkością większą od prędkości dźwięku, to ta kolejna powierzchnia falowa, którą wysyła samolot, będzie wyprzedzała tą powierzchnię falową, która powstała wcześniej. No bo ta powierzchnia falowa porusza się wolniej niż samolot. Czyli nie wyprzedzi samolotu. A samolot porusza się szybciej, wysyła te kolejne powierzchnie falowe już dalej. Z danego miejsca, z którego kolejne powierzchnie falowe o tej samej fazie zostały wysłane, rozchodzą się w każdym kierunku te fale kuliste. Tu akurat jest przekrój tej fali, tylko u nas jest koło, a to jest fala kulista tak naprawdę, w każdym kierunku. I te fale się spotykają i tu w tym kierunku widzimy, że te fale poprzednie nie spotykają się z tą falą, bo te fale poruszają się w tym kierunku i ta wyprzedza tą, a ta i ta porusza się z taką samą prędkością w tym kierunku. Ale tu w innych kierunkach te fale na siebie się nakładają. I oczywiście ja powinienem dużo częściej te fale rysować i one by się tu praktycznie na tej linii, właśnie byśmy zauważyli, że jakbyśmy bardzo dużo tych kul narysowali, u nas to będą okręgi, to byśmy zauważyli, że tu w tym miejscu one się na siebie nakładają, czyli ponieważ to są powierzchnie falowe o tej samej fazie, więc one tu się w tej samej fazie spotykają, więc się wzmacniają. I wtedy powstaje tu fala uderzeniowa. I ma kształt takiego stożka, bo to jest przekrój, czyli właściwie to jest taki stożek. Tak? I jakbyśmy przecięli ten stożek, to tu jest i tą symetralną narysowali, to tu kąt alfa oznaczymy właśnie. Tak? Więc te powierzchnie falowe się nakładają na siebie i tu tworzą nową powierzchnię falową. Tworzą nową powierzchnię falową, to będzie ta fala uderzeniowa. I teraz, ponieważ ja o dyfrakcji jeszcze lekcji nie mieliśmy, bo chciałem jak najszybciej przejść do zadań, zwykle w tej jak w normalnej formie prowadzę lekcję, to szybko po zjawisku interferencji jest jeszcze krótka teoria dotycząca dyfrakcji fal, czyli zjawiska ugięcia fal.
No i tu akurat, chociaż chciałem szybko zadania robić, więc to chwilowo jeszcze to przesunąłem na później, a w tym zadaniu właśnie troszeczkę no, potrzebujemy pewnej wiedzy z zjawiska dyfrakcji, więc szczególnie chodzi o zasadę Huygensa. I teraz to więc krótko to powiem, a potem wrócimy jeszcze do tego na lekcji takiej teoretycznej, a to dość też będzie po prostu regułka i będziemy ją stosowali tylko. Czyli jeżeli do danego punktu ośrodka dochodzi fala albo jakieś źródło fali, to każdy ten punkt wysyła, znaczy staje się źródłem fali elementarnej i te fale elementarne, kuliste nakładają się na siebie i tworzą nową powierzchnię falową i ta nowa powierzchnia falowa jest styczna do tych fal elementarnych. I u nas tak naprawdę tu nie dochodzi fala do każdego z tego punktu, tylko źródło to się porusza, ale jest podobna sytuacja, czyli mamy ileś tych fal nakładających się na siebie i one tworzą nową powierzchnię falową, właśnie tą falę uderzeniową tu. I co więcej, jeszcze zgodnie z tą zasadą Huygensa, ta powierzchnia falowa porusza się prostopadle do tej powierzchni falowej. Czyli ta powierzchnia falowa to się tak jest no, w tym kierunku, to kierunek ruchu tej powierzchni falowej jest do niej prostopadły. Czyli fala porusza się prostopadle do powierzchni falowej. No i teraz spójrzmy, że ta powierzchnia falowa jest styczna do tych okręgów i szczególnie zwróćmy uwagę na ten ostatni okrąg. Bo ten, tu jest część ołówkiem, a część jest długopisem, bo ta część wykresu, która jest tu długopisem, zaraz się pojawi w zadaniu. Będzie musiał odwrócić rysunek nawet. Czyli ta powierzchnia falowa jest styczna do tych fal elementarnych. No właśnie, no więc styczna do okręgu jest, do promienia okręgu jest jaka? Prostopadła. Czyli styczna do okręgu jest prostopadła do promienia. To jest promień okręgu. No, łączy środek okręgu, czy tej kuli praktycznie, środek kuli z powierzchnią kuli, albo w przekroju to jest okręg, czyli i promień okręgu do stycznej do okręgu jest prostopadły, czyli to jest kąt prosty. I teraz mamy tu kąt alfa. Ten bok, co to jest? To jest droga przebyta przez ten samolot. No to w pewnym czasie ten, no to ruch jednostajny, więc to droga S to jest droga, a drugie S to jest samolotu. To jest prędkość samolotu, VS oznaczyłem, razy czas. A w tym samym czasie, w którym ten samolot stąd dotarł tu, to ta fala z mniejszą prędkością dotarła tu, czyli ta droga pokonana jest przez falę w tym samym czasie. Ten sam czas, czyli ta droga SF, S to droga F fali, przebyta przez falę, to jest ruch jednostajny, więc prędkość fali razy ten sam czas. No i teraz można poprzez ten długość tego boku i długość tego boku napisać wzór na sinus kąta alfa, czyli SF przez S, bo to gdzieś tu napiszemy, SF przez SS to jest sinus alfa. Jeszcze raz popatrzmy. Czyli przyprostokątna naprzeciwko kąta alfa przez przeciwprostokątną to jest sinus kąta alfa. I dzielimy to przez to. No i tu podzieliliśmy. Skróciło się to, bo to w tym samym czasie są te drogi pokonywane. Zostało to VF przez VS. I tu VF prędkość fali, VS prędkość samolotu, ale w innym zadaniu to może być prędkość na przykład pocisku, bo zwykle jest albo pocisk w zadaniu, albo samolot. No i teraz możemy przejść, teraz te zadania dwa, które zaraz jeszcze zrobimy, nagle staną się proste. Że największa trudność to jest właściwie zrozumienie i narysowanie takiego rysunku. Jeżeli potrafimy to narysować, to zadanie będzie strasznie schematyczne. Będziemy się cieszyć, jak gdzieś tam ktoś nas będzie właśnie wymagał wykonania takiego zadania. Zresztą to pojawi się na pracy pisemnej, która was czeka niedługo. W jakiejś tam formie. No i teraz zadanie dotyczące tego problemu, zadanie 6.5.7, strona 83. Oczywiście treść od razu tu macie przepisaną przeze mnie, żeby wszystko było w jednym miejscu, czy nie trzeba będzie szukać później, może ktoś kiedyś wróci do tego. Mam nadzieję, że ktoś wróci, jak nie, no to już wasza strata. Samolot leciał z prędkością ponaddźwiękową na stałej wysokości. W pewnym momencie znalazł się nad punktem obserwacyjnym, ale dźwięk jego silnika został odebrany przez obserwatora dopiero wtedy, gdy luneta obserwacyjna
utworzyła z poziomem kąt alfa równa się 30 stopni. Oblicz prędkość samolotu. No to jeszcze raz pokażę tu treść zadania. No i wypisujemy dane. Kąt alfa 30 stopni, prędkość fali dźwiękowej w powietrzu 340 metrów na sekundę, a pytają się o prędkość samolotu VS. No i teraz co ja zrobię? My po prostu ten rysunek, który tu jest, właściwie należałoby, wystarczyłoby o tak obrócić. I gdyby tu teraz to jest samolot poruszający się. Zresztą ja zaraz będzie rysunek właściwy. Na razie tylko pokazuję, że to jest samolot poruszający się. To jest obserwator. I do niego właśnie dotarła ta fala uderzeniowa. To jest ta fala uderzeniowa, która dociera do Ziemi. W tym miejscu, powiedzmy, tu Ziemia będzie. O, to jest, tu będzie Ziemia, tam gdzie ten długopis jest. I obserwator jest w tym miejscu. I w tym miejscu dociera do niego część tej fali uderzeniowej, właśnie ta, o ta, która stąd wyszła. Tu. I on, znaczy w momencie, gdy ta fala tu dociera, to w tym czasie dużo szybciej poruszający się samolot dotarł do tego miejsca. Czyli z tego miejsca fala wyruszyła i dalej samolot poruszał się. To fala wolniej się poruszała, dotarła tu, ale w tym czasie samolot pokonał dużo większą drogę, bo z większą prędkością to stawił się tu. Czyli w momencie, kiedy obserwator ten dźwięk, czy ten huk taki, czyli ta fala uderzenia do niego dotarła, to przez lunetę widział ten samolot tam. Czyli kąt między tym długopisem, czyli Ziemią, a tym kierunkiem, w którym luneta była skierowana, to jest to 30 stopni, to kąt alfa. I widzimy, że ten kąt alfa równa się temu kątowi alfa. I ten rysunek właśnie, który teraz to jest, no tylko Ziemi tu jeszcze, Ziemia tu jest, tak? To taki rysunek zaraz narysuję już bez tych fal kulistych, tak? O. Jeszcze raz, żeby tak pokażę szybciutko, że to jest to samo. O. I tu właśnie macie ten rysunek. Ja teraz jeszcze raz pokażę, o. To, co tu widzicie, to jest to. To, ten odcinek, to jest ten. Ten cały odcinek, to jest ten odcinek. Tylko tu jeszcze dorysowałem taką wysokość H, czyli na jakiej wysokości, to będzie wysokość, na jakiej ten samolot leci, bo do jego zdania będzie potrzebne. Czyli jeszcze tu doszła ta wysokość H, której tam nie ma na rysunku. Możecie sobie porównać, że możecie zatrzymać filmik, czyli to jest dokładnie ten sam rysunek, czyli jak tu był samolot, to stąd fala w każdym kierunku się poruszała, a między innymi w tym kierunku się poruszała i dotarła do obserwatora, ale prędkość fali była mniejsza niż prędkość samolotu, to w tym samym czasie samolot z tego punktu dotarł tu i będzie widoczny pod kątem alfa. I widzimy, że jeżeli tu jest Ziemia nasza narysowana, więc kąt alfa między tą kierunkiem wskazywanym przez tę lunetę i Ziemią to jest ten sam kąt, który mieliśmy tamty. O. I w sumie co mamy obliczyć? To mamy obliczyć prędkość naszego samolotu VS. No to zadanie matematyczne jest bardzo proste, bo najtrudniejsze było właśnie narysowanie tego rysunku, więc VS, no to co? Znamy kąt alfa, czyli ten kąt alfa znamy. Tu jest kąt prosty, więc piszemy wzór na, właściwie to już ten wzór był wypowiedziany, wzór na sinus kąta alfa. Sinus kąta alfa to jest, będzie ten bok przez ten bok, to jest kąt prosty. To są te drogi przebyte przez falę, a tu przez ten samolot. Samolot wstawiliśmy i ten sam wzór, który wcześniej wypowiedzieliśmy z tej krótkiej teorii, uzyskaliśmy. No i teraz co my znamy? Znamy prędkość fali,
znamy kąt alfa, nie znamy prędkości samolotu, no to przekształcamy ten wzór, wstawiamy dane, prędkość fali dźwiękowej w powietrzu 340 m na sekundę, kąt alfa 30 stopni, to sinus to jest 1/2, czyli 0,5 i z tego wychodzi nam 680 metrów na sekundę. Czyli 2 razy większa prędkość samolotu niż prędkość dźwięku, to, czyli ta liczba Macha, tak zwana liczba Macha, czyli równa się 2, czyli właśnie często się możecie spotkać z takim, zresztą w tym zadaniu, jednym z tych zadań nawet pytają się o obliczenie liczby Macha, to jest podzielenie prędkości samolotu przez prędkość fali. W tym przypadku byłaby to liczba 2, bo 680 przez 340 m na sekundę to wyszłoby nam 2. No i to zadanie drugie, dotyczące tego samego problemu. 6.5.10. Samolot leciał poziomo z prędkością ponaddźwiękową VS równa się 850 metrów na sekundę, czyli widzimy, że większa prędkość niż prędkość dźwięku w powietrzu. Na wysokości H równa się 12 km. Ustal, w jakiej odległości w linii prostej od człowieka, który jest nawet na Ziemi, ten człowiek oczywiście był, znajdował się samolot, gdy człowiek usłyszał jego dźwięk. I co znamy? Prędkość samolotu, prędkość fali dźwiękowej w powietrzu, wysokość, na jaki samolot się poruszał, i szukamy drogi. I właśnie ten rysunek, który tu macie, on jest również do drugiego zadania, czyli